Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witajcie, ja się nazywam Artur Nowak, to jest Wysłuchanie. Tradycyjnie zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, przypominam i proszę Was o subskrybowanie naszego kanału, nie tylko Wysłuchania, a też innych kanałów na platformie Braci Sekielskich, do komentowania, podawania dalej tych naszych rozmów. No i przede wszystkim prosimy Was o wsparcie po to, żeby jakość tych rozmów była jak na najwyższym poziomie. A dzisiaj moim i waszym gościem jest Adam Cioch, znany też wcześniej ze swojej publicystyki z pseudonimu Marek Krak, a przyczynkiem do tej naszej rozmowy będzie taka książeczka, to jest broszura, która została wydana własnym sumptem dzięki ofiarności twoich czytelników. Dzięki solidarności czytelników. Tak jest. Epidemia manipulacji, jak chronić przed religijną manipulacją siebie i bliskich. Jeżeli ktoś z Was chce nabyć tę książkę, Was zapraszam serdecznie na Facebooka Adama Ciocha, ale też Marka Kraka, bo masz dwa Facebooki. Tak. Zapraszam. Adamie, ja pamiętam takie czasy, kiedy w ogóle jak ktoś mówił o epidemii manipulacji, czy też religijnej manipulacji, to był traktowany, wiesz, jak jakiś, nie wiem, esbek, komunista. 50 lat temu, jak o szkodliwości religii mówiła profesor Senyszyn, profesor Hartmann, Tadeusz Bartos, czy Stanisław Obirek, no to byli traktowani jako takie, z politowaniem takim po prostu. No, nikt sobie nie wyobrażał, że religia może manipulować, a dzisiaj słyszymy na każdym kroku, no bo to, co się działo w tej sekcie dominikańskiej we Wrocławiu. Jest masa artykułów, które mówią o zniewalaniu i w trakcie spowiedzi i przewodnictwa duchowego młodych ludzi. No to jest niesamowita zmiana. Ja sam jak czytałem twoją książkę, bo bardzo się dziękuję za to, że jest taki motyw autobiograficzny, kiedy ty opowiadasz sam o sobie, o swoim takim dojrzewaniu, do takiego oświecenia chyba nazwałbym to, co się z tobą stało, bo ty byłeś konwertykiem przez pewien czas, studiowałeś na uczelni katolickiej na Kulu, a w pewnym momencie znalazłeś sobie swoją duchowość i okazało się, że jest wielu takich jak ty ludzi, którzy się zgłaszają do ciebie, bo prowadzisz swego rodzaju takie poradnictwo, jak się z tego wyzwolić, nie ty jeden, bo ja znam księży, którzy odeszli z kościoła i pomagają innym księżom, żeby wyjść z kościoła. Czujesz tą zmianę? Zacznijmy tak jakoś optymistycznie. Tak, czuję. Ja jako wpadłem jakby w sidła religii jako nastolatek w liceum. Jeśli wiecie może, co to jest ruch oazowy albo ruch światło-życie. No jasne, Blachnicki. Tak, tak. Fozoe, tak, tak. Taka plakietka. Ja miałem taką, nawet taką tarczkę ze skóry. Ja też. A gdzie jeździłeś na oazy? A w Beskid Śląski przede wszystkim. A ja do Tylmanowej. To w Gorce, tak? To jest, no to w są pieniny. W Gorcach byłem jako student na czymś podobnym później. Więc ja generalnie wpadłem jako nastolatek. Ja to mówię, że dałem się przestraszyć. Wydaje mi się, że to jest takie kluczowe pojęcie. Lęk. Lęk. Po prostu w którymś momencie, jak sobie pływam, czy każdy z nas jakoś tam pływał sobie w takiej polskiej zupie katolickiej, takiej letniej, niezobowiązującej za bardzo. No i trzeba od siebie dużo wymagać. Tak, trochę dziwnej, trochę śmiesznej, takiej tradycyjnej, powiązanej z rytuałami rodzinnymi przede wszystkim, państwowymi nawet do pewnego stopnia. Więc człowiek sobie tak pływa w tej zupie, aż go dopadną i przestraszą. I powiedzą, wiesz co, ale z tym piekłem i zbawieniem to jest serio. Tak. To jest naprawdę. I pójdziesz albo tu, wybieraj. Albo kocioł, albo niebo. Tak, no ja to tak bardzo mistycznie, jakoś duchowo to piekło sobie wyobrażałem. Ale generalnie to było dla mnie, to był taki wstrząs jako dla nastolatka. Zresztą to były jeszcze czasy PRL-u i w moich oczach chłopaka z prowincji były właściwie dwa dobre kierunki. Albo Kościół jako strażnica moralności i dobrych rzeczy generalnie, albo ta zła, straszna partia komunistyczna, która rządzi, która wprowadza stan wojenny,
która goni z pałkami po ulicach. No i więc ja wybrałem to, co mi się wydawało dobre wtedy. Tam mnie trochę przestraszono na tej oazie, do tego stopnia, że już w klasie maturalnej chciałem tylko studiować teologię. Wszystkie inne zainteresowania poszły w kąt i wylądowałem właśnie na KUL-u na teologii dla świeckich. A ponieważ brałem te rzeczy strasznie poważnie, więc nie poszedłem do seminarium, bo wiedziałem, że jak się idzie do seminarium, to trzeba mieć powołanie. A ja nie bardzo wiedziałem, co to jest. Mhm. Nie czułem tego, więc pomyślałem, to na wszelki wypadek pójdę na teologię dla świeckich. I bardzo może się... Bóg mnie powoła. Tak, może powoła. Zresztą byłem na takich rekolekcjach powołaniowych w dwóch zakonach chyba, ale nie czułem, że to jest to. No i poszedłem jakby do takiej poczekalni, żeby się teologicznie rozwijać, a jednocześnie jakby nie być w żadnym środowisku takim klasztorno-seminaryjnym. I chyba całe szczęście, bo byłem dość wrażliwym młodym człowiekiem i myślę, że to o czym teraz wiem... Na takich żeruję też często. Tak, więc religia. Myślę, że gdybym, kiedy teraz wiem, co tam się dzieje, myślę, że no, to mogłoby się psychicznie dla mnie bardzo źle skończyć. Albo stałbym się jakimś nieciekawym człowiekiem, być może po jakiejś obróbce, przeróbce, której tam ludzie są poddawani, więc w sumie nie wyszło najgorzej. Ale powiedz mi, bo rzeczywiście tak jak czytałem tam taki przejmujący rys tej twojej biografii, przejmujący dlatego, że to było dla ciebie bardzo ważne i domyślam się, że odklejenie się od tego, że to jest jednak nie tak, że to jest straszenie tym diabłem, to jest straszna krzywda. Nie? I oczywiście sprowadzamy tego do tej wizji nieba i piekła jako tej obietnicy życia wiecznego, takiej albo innej. Ale wydaje mi się, że odklejenie od tego jest bardzo trudne, bo wiesz, bo jak się postawię w sytuacji wielu osób, które nas pewnie oglądają, ale też które mierzą się z tym, bo zastanawiają się, czy stąd uciekać, czy tutaj jednak przychodzić, czy może stanąć w kruchcie, to nie jest takie proste, bo to jest nasza tożsamość, to jest nasza rodzina. Nie? To jest też strach przed otoczeniem. Tak. I różnymi skutkami różnych decyzji. Zwłaszcza w małych miejscowościach chyba. Tak, nie? Tak. Dla mnie to rzeczywiście te sprawy religijne były absolutnie priorytetowe, najważniejsze. I paradoksalnie one sprawiły, że odszedłem z Kościoła katolickiego jako student teologii katolickiej. A opowiedz o tym trochę. Tak, bo ja po prostu poznałem, dużo czytałem, generalnie interesowałem się sprawami religijnymi, już też w liceum i jakoś tak korciło mnie, żeby czytać też to, co protestanci mają do powiedzenia na temat Biblii. Więc robiłem to. Robiłem to w czasie studiów. Tam trafiłem do ruchu charyzmatycznego, czyli z kolei do takiego środowiska, które wierzy w cuda, takie nowotestamentowe. Wieczernik, Duch Święty. Tak, Duch Święty, mówienie w językach, proroctwa, cuda, uzdrowienia i tak dalej. No to jest takie urzekające dla młodego człowieka. Oczywiście takie autentyczne, bo człowiek chce, czyta tą Biblię i chce przeżywać to samo, co oni. No, to normalne jest, mi się wydaje. To, właśnie nienormalne byłoby coś innego. Więc w tej sytuacji ja się dałem w to wciągnąć i jakby pod wpływem tego zacząłem coraz bardziej czytać Biblię. Zrozumiałem, że katolicyzm to jest coś bardzo dziwnego, co nie ma wiele wspólnego z księgami Nowego Testamentu, ani Starego oczywiście, tym bardziej. No i gdzieś na trzecim, czwartym roku podjąłem decyzję, żeby przyjąć chrzest w wieku dorosłym. W Duchu Świętym. Ale nie to taki chrzest wodny. Taki przez zanurzenie, jak to w tej Biblii jest napisane. No bo to traktowałem bardzo serio. No oczywiście taki chrzest, który przyjąłem z rąk protestantów ewangelicznych, wykluczył mnie z kościoła, bo to jest bardzo jasna droga, kto przyjmuje taki chrzest, ekskomunikuje się jakby automatycznie. No i zrobiła się afera, bo ja tu kończę studia, piszę pracę magisterską u profesora Piórkowskiego z ekumenizmu, z protestantyzmu zresztą. Tu się chrzczę. Ja zrobił się taki szum trochę w moim otoczeniu, więc poszedłem do promotora, opowiedziałem mu szczerze, jak sprawa wygląda, na co promotor poprosił o czas i powiedział mi, a to ja rezygnuję z bycia twoim promotorem, szukaj sobie kogoś innego, już mam dość problemów, jeszcze ty. No i ja poszedłem do dziekana, gdzie mnie wysłał na Piórkowski, a dziekan mi powiedział, że no, to poważna sprawa, a w ogóle to powinienem przestać czuć się studentem, skoro już przestałem być katolikiem,
I kazano mi się jakby jeszcze raz zapisać na te studia. O! Tak. To było przedziwne. Ja zacząłem to czuć... To jak urzyka, nie? Trochę. Tak, że zacząłem czuć, że to śmierdzi, bo tak naprawdę to nigdzie nie jest napisane w statucie, nie było przynajmniej do tamtej pory, że student teologii musi być do końca studiów katolikiem. Nie było żadnej ścieżki wyznaczonej dla takich sytuacji jak moja, więc czułem, że to jest jakieś nadużycie po prostu wobec mnie, że oni nie wiedzą, co ze mną robić, że jestem gorącym kartoflem, który najchętniej by wyrzucili przez okno. No więc ja napisałem do wielkiego kanclerza podanie, żeby mnie przyjęli z powrotem. Arcybiskupa chyba. Arcybiskup Pylak to był wtedy. Tak. On z taką marsową miną mnie przyjął, no tak powiedział, rozpatrzymy. No po czym rozpatrzył odmownie moją prośbę. Dziekan mi powiedział, że mam zabierać papiery i się wynosić, bo mnie wrzuci dyscyplinarnie. Ale na jakiej podstawie? No mówi, gdyby pan kogoś, no nie wiem, zgwałcił jakąś dziewczynę, no to też bym musiał pana wyrzucić. O! Wow, co za zestawienie w ogóle, co to za... Cudowne! Co to jest wspaniałe, jak miło. No i ja poszedłem wtedy do prawnika Kulowskiego i mówię, proszę mi wyjaśnić moją sytuację, bo mówią mi, że nie jestem studentem, mam się przyjąć, potem mówią, że mnie wyrzucą, to znaczy, że jeszcze jestem, tak, skoro można mnie wyrzucić. Ale właściwie na podstawie czego? Więc proszę mi dać jakiś dokument, na mocy którego, no, żebym zrozumiał moją sytuację. On niczego takiego nie miał. Powiedział, że to jest chyba oczywiste, że przestałem być studentem. No i ja w końcu się zdenerwowałem, wziąłem papier i odszedłem, czyli zrobiłem tak naprawdę to, co oni chcieli. A więc mieli ulgę, ale okazało się, że na moim roku to jeszcze jest kilka takich osób, niezależnie od siebie każdy. No i przyjęto nas na HAT, czyli na Chrześcijańską Akademię Teologiczną, na Wydział Protestancki. Tam kazano nam uzupełnić jakby nasze... Fakultety, tak. Niektóre egzaminy i już. I obroniłem tą samą pracę, którą napisałem na KUL-u. Ale od protestantów też odszedłeś, czyli ten impuls charyzmatyczny zadziałał na chwilę, ale... Tak, to trwało 8 lat i wtedy chyba to był taki moment, kiedy ja zrozumiałem, że życie bez chrześcijaństwa jest możliwe po tych 8 latach. Piszesz w książce, że okazało się, że nie doprowadziło cię to na kozetkę u psychoanalityka, tylko wręcz stałeś się szczęśliwym człowiekiem. Opowiedz tak, o tym. Tak, ja poczułem olbrzymią ulgę. Ja pamiętam, że kiedyś powiedziałem komuś, będąc takim gorliwym chrześcijaninem, że gdybym nie wierzył w Boga, to bym popełnił samobójstwo. Tak, piszesz o tym. Bardzo się wstydzę tego teraz, bo tak sobie pomyślałem, że mogłem temu człowiekowi zaszkodzić jakoś wtedy. Ale tak myślałem, rzeczywiście. A potem się nagle odkryłem, że można żyć zupełnie dobrze, zupełnie normalnie. Mieć jakiś system wartości, że nie tylko nihilizm jest. Tak, tak, tak. Tak. To mnie straszono, że prawda, potem moralność ginie, kiedy się rozpada wiara. Nic takiego nie nastąpiło, bo też zrozumiałem, że etyka jest kształtowana społecznie po prostu i wiara religijna ma drugorzędne, trzeciorzędne może znaczenie lub jej brak, więc albo realizujemy to, że chcemy postępować wobec innych tak, jak chcemy, żeby oni wobec nas postępowali, albo to odrzucamy, wtedy narażamy się na problemy po prostu w relacjach z innymi ludźmi, w relacjach z prawem i tak dalej. Więc rozsądną rzeczą jest troszczyć się o innych, bo chcemy, aby i o nas się zatroszczono po prostu. Ja myślę, że jesteś przykładem osoby, która odkrywa jakoś swój światopogląd, jakąś swoją relację ze światem, jakiś taki kontakt na wielu różnych poziomach. Też taki etyczne, bo piszesz tutaj o takiej pułapce, nie piszesz o ludziach letnich w tej zupie, no takich, którzy tam pójdą, pochowają tatę, ochrzczą dziecko, którzy tak naprawdę no, ograniczają się do pewnego minimum, bo to jest nam, to nawet trudno nazwać manipulacją, bo to jest taki jakiś, ja to nazywam programem lojalnościowym, bo od ciebie dużo nie wymagamy, ale przyjdź do kościoła, rzuć tu nam na tacę,
A ten człowiek mówi, tak, przyszedłem tutaj, ty głupoty gadasz, ale ja nie będę wyciągał z tego konsekwencji, no bo niby jestem w wspólnocie tej, ty gadasz bzdury, ale okej, niech tak będzie. Ty mówisz o czymś innym. Ty mówisz o konkretnych zagrożeniach, mówisz o spowiedzi, o przewodnictwie duchowym. Powiedz nam, czy ty w swoim doświadczeniu, bo wiem, że zgłosiło się do ciebie dużo osób, możesz nam coś powiedzieć o ofiarach takiego uwiedzenia, no bo to jest uwodzące dla młodego człowieka, że tak. Jezus działa tu natychmiast, dotyka cię, są cuda, po prostu ludzie wstają z wózków inwalidzkich i tak dalej. Tak, nawet strumień podobno, no. Ale jakoś zawsze daleko, zawsze gdzieś w Afryce, zawsze gdzieś tam, jakoś nie w pobliżu nas. No wiesz, Basza Bora mówił, że tak. Wskrzesił człowieka, który miał tam ranę postrzałową głowy. No ale tak na marginesie ateista Joe Dispenza, chyba jest ateistą, on mówił o cudach, które zawdzięczamy sobie, swojej energii, swojej wewnętrznej silnej woli. Ale chciałbym, żebyś trochę szerzej o tym po prostu opowiedział, bo w Polsce jest specyfika tego dość ciekawa, bo to nie jest tak, że dziecko się urwie od rodziców i jedzie do jakiejś sekty, tylko że ci rodzice klaszczą, cieszą się, że to dziecko jest takie bardzo religijne. Zwykle tak. Tak było z moją mamą, która sama nie była fanatyczką religijną, ale bardzo jej się podobało, że ja na przykład na tą oazę trafiłem. Ona chyba chciała mieć takiego grzecznego, pobożnego syna i tak dalej. Ale to, o czym ty mówiłeś chwilę wcześniej, o tym programie lojalnościowym, to jest, ja to nazywam katolicyzm agnostycyzm. To jest taki dziwny rodzaj ni to religijności, ni to obojętności, nie wiadomo czego, który w Polsce jest bardzo rozpowszechniony i on jest generalnie jakby, ja bym powiedział, średnio szkodliwy. To znaczy tam są pewne elementy, które są mniej lub bardziej szkodliwe. Na przykład ludziom się tam wmawia pewne fobie seksualne, mają problemy przy rozwodach, przy powtórnych małżeństwach. Niektórzy się tym trochę przejmują, inni nie. No różnie z tym bywa. W każdym razie jakieś tam problemy są. Ale najgorzej jest, kiedy człowiek to naprawdę weźmie serio. No właśnie. Naprawdę weźmie serio. I to może mieć skutki dramatyczne, wręcz tragiczne. Ja może powiem tyle. Podam pewien przykład, z którym ja się osobiście zetknąłem, ale zanim to zrobię, powiem o mojej rozmowie z taką bardzo dzielną kobietą, która w Polsce pomaga ludziom LGBT, którzy są wierzący. Bardzo wierzący. I ona stara się tak ich wesprzeć, żeby ta wiara ich nie zabiła. I to dosłownie. Znaczy ona mi powiedziała tak, Adam, do dzisiaj w Polsce ludzie umierają z powodu doktryny kościelnej. Oni sobie tak, ona mówiła konkretnie o ludziach LGBT, są tak zaszczuci. Jest masa samobójstw. Właśnie o to chodzi. Ona właśnie mówi, ludzie są tak zaszczuci, zastraszeni, że popadają w depresję, a potem na końcu tej często ciężkiej depresji jest samobójstwo. Ona mówi, staramy się pomóc, staramy się ratować, ale ci ludzie są jakby wzięci w dwa ognie. Z jednej strony chcą jakby ujść z życiem z tej sytuacji, bez wyjścia, bo jak wiemy, Kościół katolicki potępia wszelkie akty seksualne, homoseksualne, wszelkie trwałe związki między ludźmi, bo katolik, który powiedzmy gej, który powiedzmy, że raz w tygodniu ma jakieś tam przelotne historie i pójdzie sobie do spowiedzi, to ma rozgrzeszenie i nie ma problemu, ale taki, który mieszka z partnerem czy z partnerką, kiedy to jest lesbijka, no to jest w trwałym grzechu. Czyli lepiej na Tinderze szukać sobie partnera. Tak, lepiej gdzieś tam w internecie wyhaczyć, czy w krzakach za przeproszeniem, niż żyć w jakimś takim trwałym związku. Z punktu widzenia Kościoła jest to zdecydowanie mniej grzeszne. To jest w ogóle niesamowite. Zresztą katolicyzm ma wiele takich absurdalnych, bezrefleksyjnych takich doktryn, które prowadzą w ogóle do absurdu. Więc to ta moja znajoma, która właśnie mi o tym opowiedziała, jakby z pierwszej linii frontu, bo ona ma mnóstwo co roku takich przypadków, kiedy stara się ratować, ale kiedy ci ludzie nie do końca jakby wierzą, że to się da pogodzić, i czy wręcz widzą w niej zagrożenie, że to ona jest od jakiegoś lewego Boga, że tak powiem. Jej poglądy są jakieś dziwne, bo w Kościele mówią co innego. A ja się spotkałem z taką sytuacją, kiedyś się do mnie przylepił taki chłopak,
na krótko, który gdzieś tam się miotał między katolicyzmem a protestantyzmem zielonoświątkowym, czyli takim radykalnym, takim, w którym ja byłem. Myślę, że miał 25 lat. Kiedyś usiedliśmy na kawie. On się mnie tak trochę bał, trochę go intrygowało to, co ja mówię. I w pewnym momencie tak sobie zdałem sprawę, że on jest strasznie chudy, taki wycieńczony właściwie. I pomyślałem sobie, no to było jeszcze kilkanaście lat temu, więc pomyślałem sobie, może AIDS, nie wiadomo. No, on przyznał, że jest mężczyzną homoseksualnym i tak dalej. I jakoś tak zaczęliśmy rozmawiać i on się tak zaczął miotać. W pewnym momencie mówi, wiesz co, a ja to nie jem po kilka dni. Ja mówię, ale dlaczego? Ja nie jem, bo wiesz co, bo ja nie chcę żyć, bo ja się nie podobam Bogu. Coś takiego. Ja wtedy zrozumiałem, dlaczego on jest taki chudy. To jest... To była jakaś... Ja nawet nie potrafię tego określić. Próbowałem znaleźć gdzieś w literaturze. Nie istnieje coś takiego jak anoreksja z powodów światopoglądowych. No ale wiesz, to Święta Faustyna trochę... Były tam takie, różne przypadki też takie tak, zafiksowania. Po prostu było takie samo wyniszczenie. Gdzieś to musiała być jakaś ciężka nerwica, nie wiem, jaki gatunek nerwicy. Z takim już etapem samowyniszczenia. Ja w końcu powiedziałem, słuchaj, stań przed lustrem i pomyśl sobie, co ci się stało w ogóle. Przecież ten Bóg cię za chwilę zabije. Zginiesz, za chwilę zginiesz. Czy to ci nie daje do myślenia, że to jest nienormalne? Ten Bóg, który jest miłością i tak dalej. Czy w ogóle na jakim ty się, człowieku, miejscu w życiu znalazłeś? I ja mu dałem wszystkie namiary, bo to był ktoś, kto mieszkał dość daleko ode mnie. Więc dzwoń, kiedy pisz, kiedy tylko chcesz, kiedy możesz. Może ja znajdę czas, żeby rozmawiać. Może coś wymyślimy razem. Może do jakiegoś sensownego wniosku dojdziemy. On się nigdy nie odezwał. Ja nie wiem, czy on żyje. I to była taka najstraszniejsza rzecz, jaką ja spotkałem jakby twarzą w twarz. Człowieka, który stał nad grobem w Polsce z powodu religii. Ja w ogóle mam taką teorię, rozmawialiśmy ostatnio, wczoraj chyba ze Stasiem Ubirkiem, wracaliśmy z jakiegoś spotkania autorskiego, czy takim kluczem do jak gdyby sprawowania władzy nad ludźmi nie jest właśnie ujarzmienie tej energii takiej seksualnej, która się kojarzy z naturalną wolnością. Ach, po prostu. Tak, zgadzam się. To jest najlepsza droga do tego, żeby ludzi zniewolić, to znaczy wmówić im silne poczucie winy, a jednocześnie pokazywać siebie jako miejsce, narzędzie odpuszczania tych win. A cudowną rzeczą jest dla takich manipulantów właśnie zastawienie na ludzi pułapki w seksualności. Dlatego, że dla większości ludzi seksualność na dużym etapie życia jest bardzo ważna i jest to siła, która jest w środku, którą dość trudno kontrolować. No tak. W tym sensie, że trudno ją zdusić w sobie. A zauważmy, że jeśli chodzi o ludzi LGBT, to Kościół wymaga, żeby absolutnie, totalnie zdusili w sobie wszelkie popędy seksualne. No, kto w ogóle to wymyślił, ten koszmar, ten rodzaj tortury? Wiesz, tak sobie pomyślałem, bo mówiłeś o tym, o tej takiej strategii, że to bycie w stałym związku, jeżeli on jest sakramentalny, jest grzechem, i tutaj nie dostaniesz od zgrzeszenia, bo chyba tak rzeczywiście jest, tak, że tak. Pary, które są w drugich związkach tak, małżeńskich, odsłane są, że owszem, tak. Mogą się wyspowiadać, ale nie dostaną zgrzeszenia, tylko błogosławieństwo. To też jest narzędzie pewnej takiej destrukcji, bo wiesz, tak sobie pomyślałam o tych wszystkich młodych ludziach, którzy biorą sobie na serio to wszystko, nie? I się tak zastanawiam, że to jest już pójście na takie zwarcie totalne z psychologią, nie? No bo to jest też masturbacja, tak? Tak. No kto się nie masturbował? No przecież oczywiście. Rośnie odsetek zachowań autoseksualnych i one zawsze były, nie? To jest olbrzymie poczucie winy, nie? Po prostu. I takie więzienie w sobie tych emocji po prostu, no które się sublimują czasami jakąś agresją, jakimiś takimi zachowaniami po prostu, no bo gdzieś to ujść musi ta energia. Nie jestem psychologiem. Tak, to się różnie przejawia. To się przejawia jakimś taką ścieżką w stronę depresji, w stronę jakichś nerwic. To może być w tę stronę, ale to może być w drugą też. To może być
droga w stronę faszyzmu, na przykład, kiedy człowiek nie ma tych spraw uporządkowanych, a jednocześnie chce je zakrzyczeć, chce dowalić takim innym, jak on sam, którzy na przykład... Nie mają z tym problemu. Nie mają z tym problemu, tego złości. To taką osobę irytuje. On chciałby się wyładować na tym kimś, który w gruncie rzeczy jest trochę podobny do niego, ale cicho, nie wolno o tym mówić, prawda? Tak. Więc to prowadzi w różne strony, albo prowadzi do takiego uwiądu moralnego, jak moim zdaniem to dotyczy wielu duchownych po prostu. I to są straszne ścieżki, które prowadzą do problemów, gdziekolwiek się nie pójdzie. I zresztą katolicyzm tak rozbudował tą swoją pułapkę seksualną, że przecież nawet małżonkowie, jak najbardziej katolicy, są też w tej pułapce, ponieważ Kościół bardzo szczegółowo opracował ten katechizm zachowań łóżkowych. No to jest Humalewicza, 68 rok. Nie wolno, oczywiście nie wolno poza małżeństwem uprawiać seksu, ale w małżeństwie to tylko w określony sposób wolno robić. I bez prezerwatywy. I nie wolno używać żadnych środków antykoncepcyjnych. No chyba, że kalendarzyk, ale to i tak w pewnych rosyjska kontekstach. Tak, no masakra, to jest po prostu dramat i to jest pole dla nerwic po prostu nieskończonych. Przecież to, jak człowiek może seks uprawiać normalnie, mając w głowie te wszystkie kolce, bo każdy ruch w niewłaściwą stronę to już jest, to już jest problem, więc to jest strasznie niebezpieczne i bardzo destrukcyjne. A jak myślisz, czy oni rzeczywiście w to wierzą, że to jest tam grzech, nie? Bo ja jednej rzeczy nie rozumiem, bo ja pamiętam, znaczy pamiętam, no, pamiętam z lektur, 68 rok, tą nieszczęsną encyklikę Humane Vitae, która powstała za sprawą tak naprawdę tej grupy krakowskiej, Karola Wojtyły, Wandy Pułtaskiej, no Paweł VI, wbrew opiniom komisji, która mówiła, że no trzeba od tego odejść, że to jest nieludzkie. Ta encyklika wypędziła miliony ludzi na całym świecie z kościołów. Wszystkie episkopaty w zasadzie, chyba poza polskim, buntowały się przeciwko temu. Jaki to twoim zdaniem ma sens, nie? Po prostu. O co tu w tym wszystkim chodzi po prostu? No przecież ci ludzie, którzy chodzą do tego kościoła, podejrzewam, że nie wiem, masturbują się, korzystają z prezerwatyw, nie wiem, biorą środki jakieś hormonalne. No to jest standard. To nie normalne, jest coś, no co jest takie nienormalne. To nie wiem, no to jest jakaś taka hipokryzja nieprawdopodobna. To jest... Ja wiem, że zadaję proste pytanie, oczywiste, ale szukam odpowiedzi. Wydaje mi się, że jakby to trzeba się zastanowić jakby nad tym, czym jest katolicyzm jakby w swojej istocie, żeby zrozumieć jakby, gdzie leży odpowiedź na te pytania. Tak mi się wydaje przynajmniej. Znaczy, często ludzie mówią, no dobrze, ale ja jestem wierzący, ty tam mówisz tam te swoje jakieś historie, ale ja jestem wierzący, więc ja mówię tak, okej, jesteś wierzący, to co ty tam jeszcze robisz? Co ty robisz w tym kościele, skoro jesteś wierzący? Bo dla mnie to jest jakoś związane z moją drogą też, ale też z historią kościoła i tak dalej, z wieloma rzeczami, z jakąś taką trzeźwą refleksją nawet nad pismami Nowego Testamentu. Do licha, ten kościół nie ma nic wspólnego z tym. Po prostu. Znaczy, ja nie chcę przez to powiedzieć, że chrześcijaństwo tak zwane ewangeliczne, czy biblijne, czy jak to nazwać, że ono jest jakieś super i w ogóle i tak dalej. Nie, ja jestem niereligijny. Ja myślę, że przyjdzie czas na tą dyskusję, to tak. Jeszcze nie teraz chyba. Tak, więc nie o to mi chodzi, jakby nie do tego zmierzam, tylko chcę powiedzieć, że katolicyzm to jest pewne środowisko religijne, które owszem wyewoluowało z chrześcijaństwa, ale które z chrześcijaństwem nowotestamentowym nie ma wiele wspólnego. Ja używam czasami w takich dyskusjach określenia sekta, jakby odwracając jego znaczenie, dlatego że katolicyzm je lubi bardzo. Ja nawet sobie tak dzisiaj zajrzałem dla przypomnienia na stronę Dominikanów, tam oni się specjalizują w nagonce na sekty, jako o paradoksie. Tak, jako stara instytucja od zwalczania konkurencji. Psy Pana Boga. Tak. I więc oni mają te strony od lat 90. te całe ośrodki do zwalczania sekt. Tak. I oni tam podają definicję.
i sekty. I to jest taki komiczna lektura tej definicji, ponieważ tam każdy punkt pasuje do kościoła katolickiego. Na przykład mam tutaj wynotowane. Organizacja ma charakter totalny. No, proszę sobie przypomnieć średniowieczne państwo katolickie, nie tylko średniowieczne, które moim zdaniem było totalitarne, ale to jest osobny problem. No dalej jest monarchią bez żadnej kontroli. Tak, tak. Poza tym ingeruje, drugi punkt, ta sekta we wszystkie dziedziny życia swoich członków, nawet najbardziej intymne. Nie znam drugiej organizacji religijnej, która by tak głęboko sięgała w życie intymne jak Kościół katolicki. Nie znam żadnej odmiany islamu, która by na małżonków nakładała takie ciężary, jakie nakłada Kościół katolicki. Więc to jest wyjątkowo bezczelna sekta i głęboko jakby idąca w życie intymne człowieka. Później tam mamy, że aby zwerbować członków, posługuje się kłamstwami i manipulacjami. No, nie wiem, czy Państwo znają historię pseudodonacji Konstantyna. Jest taki słynny dokument spreparowany przez papiestwo w średniowieczu, który był podstawą istnienia państwa kościelnego. Wyłudzono na jego podstawie środkowe Włochy i dominację biskupa Rzymu nad innymi biskupami w Europie Zachodniej i Południowej. To było oszustwo. To było wyjątkowe oszustwo, które już zdemaskowano w renesansie we Włoszech. I proszę sobie wyobrazić, że od renesansu do XIX wieku jeszcze Kościół używał tego dokumentu, żeby uzasadniać swoje twierdzenia. Tak. Więc sekty posługują się kłamstwem i manipulacją. Też uzależniają psychicznie swoich członków. A czym jest spowiedź? Doktryna spowiedzi mówi mniej więcej tyle, że katolik otrzymuje odpuszczenie grzechów za pośrednictwem księdza, więc jakby potrzebuje księdza do zbawienia, mówiąc w skrócie, i tego rozgrzeszenia, które jest udzielone arbitralnie. Czyli ksiądz jak chce, to rozgrzesza, jak nie chce, to nie rozgrzesza. Wydaje mi się, że w prawosławiu, jeśli dobrze zrozumiałem doktrynę prawosławną, ksiądz jest spowiedź, ale ksiądz wysłuchuje tylko grzechów. Nie udziela rozgrzeszenia, bo wychodzi się z założenia, jeśli dobrze to zrozumiałem, że to Bóg jakby odpuszcza grzechy. Natomiast tutaj nie tylko się słucha szczegółowej spowiedzi, tego samooskarżania się, jak u maoistów, czy u czerwonych kmerów, gdzie się trzeba było samemu oskarżyć przed społecznością. Ukorzyć, tak. Ale jeszcze to nie wszystko, jeszcze tu jest decyzja, czy twoje grzechy są odpuszczone, czy nie. Ksiądz zdecyduje, Kościół zdecyduje. Tak. To jest straszna manipulacja, to jest sięganie gdzieś do wnętrza człowieka i chwycenie go za gardło po prostu. Ja widzę to w internecie, jak to działa, kiedy ludzie tam czasami dyskutują i w pewnym momencie tacy gorliwi katolicy podnoszą taki wątek. A ty wrócisz do kościoła na kolanach na łożu śmierci. Ty zobaczysz, ty teraz pyskujesz. To pokazuje właśnie, że właśnie pierwsze co lepsze przychodzi do głowy, to jest strach. Tak, tak? Oni mają go w sobie. To jest ich strach, który przez nich mówi. A opowiedz mi, czy ty poczułeś takie właśnie wyzwolenie w momencie, bo wiesz, no, ja też odszedłem z kościoła, tu znam wiele osób, które no ja nie jestem jakimś wyjątkiem, kiedyś byliśmy wyjątkami, 10-15 lat temu, w tej chwili mam wrażenie, że to jest norma. Są ludzie formalnie ochrzczeni, ale no powiedzmy sobie szczerze, mają swoje zdanie o Kościele. Bo często się pojawia, ja ostatnio dostałem taką propozycję napisania takiego tekstu, co po Kościele, nie? I tak siadłem sobie do tego tekstu i sobie pomyślałem, no to jest takie, tutaj kryje się założenie, jakby pod tym Kościele to już była jakaś czarna dziura po prostu, tak, wiesz, po prostu. Że cię wciągnął. Może powiedz, co odkryłeś takiego, co cię zainteresowało. Wiesz, no wiem, że interesuje cię też ten świat roślin trochę, fascynuje cię uroda przyrody, tak? Powiedz tych jakieś, nie wiem,
co takiego się nowego zadarzyło? Co nowego zobaczyłeś? No bo jak coś odchodzi, to się rodzi coś nowego. Ale bardzo mi się podoba twoja uwaga, że sam ten tytuł, czy propozycja tytułu Co po Kościele, ona już zabiera w sobie manipulację. No tak. Bo ojej, tutaj jest, tu jesteśmy bezpieczni i tak cieplutko nam tutaj i dobrze. A tu nagle jak się okaże, że... Katastrofa. Tak, katastrofa. No. Czerń po prostu. Tak. Płacz i zgrzytanie zębów. No, tak jak w psalmie tym. Tak. No, a, no rzeczywiście, ja odkryłem, kiedy rozstawałem się z religią, to odkryłem ateizm humanistyczny jako pewien pomysł na światopogląd poreligijny. Czyli taki ateizm, który oczywiście odrzuca istnienie bóstw, ale też przyjmuje pewne określone zasady. To znaczy takie, że podstawową zasadą jest troska o człowieka, troska w ogóle o świat ożywiony, unikanie cierpienia, zadawania cierpienia na tyle, na ile się da, na ile to jest możliwe. Więc wydaje mi się też działanie na rzecz emancypacji różnych grup społecznych, które są jakoś w gorszej sytuacji, na rzecz wyzwolenia kobiet i tak dalej, ludzi LGBT, ludzi, którzy są w jakiś sposób wykorzystywani też ekonomicznie. No wyzwań jest sporo. Tak, wyzwań jest mnóstwo i wydaje mi się, że jest to dobra odpowiedź. Znaczy taki, ja lubię taki empatyczny, właśnie współczujący ateizm, czyli taki, który chce się zatroszczyć. Bądźmy szczerzy, ja wiem, że w Polsce bardzo się nie lubi tego słowa troska, troszczyć za bardzo, bo ono jest zbyt miękkie. To my jesteśmy hodowani od 30 lat do takiego twardego kapitalizmu i walki o pieniądze i o wszystko, ze wszystkimi wokół. Ale kiedy ja na przykład słucham czasami polityków skandynawskich czy kanadyjskich, słowo troska jest tam często obecne w języku politycznym. U nas uznano by to za jakieś wariactwo takie komunistyczne czy socjalistyczne może bardziej, ale oni to często używają, na przykład po zamachach Breivika w Norwegii, który był szok straszny dla Norwegów. Mówiono, okej, on chciał, żebyśmy przestali być troszczącym się społeczeństwem. Wbrew jemu pokażmy, że jesteśmy nadal, że się troszczymy, opiekujemy sobą nawzajem. Staramy się zaspokoić własne potrzeby jedni drugich. I tak pokażemy, że on przegrał, że nic nie wskurał w naszym społeczeństwie. Więc wydaje mi się, że taki empatyczny, humanistyczny ateizm jest czymś sympatycznym. I ja myślę, że to właśnie to, o czym mówisz, ale też pojawia się druga rzecz. Okazuje się, że właśnie ten lęk przed odrzuceniem tym środowiskowym i tak dalej zastępuje nam coś innego. Poznajemy wielu nowych ludzi. Zupełnie nie mielibyśmy okazji pewnie jakoś się z nimi spotkać, posłuchać ich trochę, gdybyśmy tkwili w tym takim skodyfikowanym świecie zakazów, nakazów, pewnych reguł życiowych. I to, co chyba najbardziej zapamiętam z tej twojej rozmowy z nami, bo niestety musimy kończyć, to jest chyba to, że widzisz, ateiści, agnostycy, oni się tam nigdzie nie organizują, nie tworzą sobie jakichś tam, wiesz, struktur, po prostu oni sobie funkcjonują od lat. No, oczywiście mają swoich autorów, Deneta, tam Dawkinsa i tak dalej. Natomiast chyba nigdy nie wpadną w pułapkę instytucji, na co skazana jest każda religia. Ma swojego założyciela i później go siłą rzeczy musi wypaczyć, bo zaczyna się bardziej troszczyć o siebie, niż właśnie o ten impuls religijny. Tak, to jest częste. Myślę, że nie wiem, czy istniał Jezus z Nazaretu w ogóle, a jeśli istniał, to co myślał tak naprawdę i co głosił tak naprawdę, bo tego się chyba nigdy nie dowiemy. Ale sądzę, że ten, gdyby istniał, to zapewne byłby jakimś mniej lub bardziej ortodoksyjnym Żydem z tamtej epoki. Katolicyzm musiałby być dla niego czymś strasznie dziwnym, przerażającym, mi się wydaje, absolutnie przerażającym.
z wielu powodów, ale to może kiedy indziej albo przy innej okazji. Natomiast myślę, że i Budda by się zdziwił buddyzmem. Tak, czyli właśnie, no taki jest los trochę tych ojców założycieli i tych ich dzieci, jego dziedzictwa. Adam Cioch był naszym gościem. Epidemia manipulacji, jak chronić siebie przed religijną manipulacją siebie i bliskich. To jest książka, która z jednej strony oczywiście zawiera wiele wskazówek, przemyśleń, ale z drugiej strony główną siłą dla mnie tej książki jest to, że opowiada niej człowiek z krwi i kości, który to przeżył, który opowiada o swojej traumie, o swoim zaangażowaniu, ale też o swoim wyzwoleniu. Ja myślę, że to jest czas na czytanie takich tekstów, że wielu z nas ma takie refleksje i chce się jakoś z nich wyleczyć, uzdrowić. Ale warto dać sobie na pewno, z całą pewnością, szansę, żeby zetknąć się z tym tekstem po to, żeby może zobaczyć w nim trochę siebie. Dziękuję Ci, Adamie, bardzo. Dziękuję, Arturze, za zaproszenie, za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.